Czyli ten dom kupił pana ojciec, tak? Ojciec mój kupił w 65 roku. I w sierpniu. A pan wtedy wiedział, do kogo należała ta chata wcześniej? Nie wiedziałem. Dowiedziałem się w latach 80. od pana doktora Adama Cyry. Ze swoją mamą przyszedł i tak żeśmy rozmawiali. On mnie wtedy po prostu jakby uświadomił, co to jest, skąd, jak, z czym się to wiąże. I po prostu on mnie naprowadził po prostu na tą całą historię, bo wcześniej ja, chodząc do szkoły, nie słyszałem o takim czymś, ponieważ za komuny nic nie mówiono o AK-owcach i mówiono tylko swoje. Urodził się w 1902 roku we wsi Skalskie, obecnie części Olkusza. Antek nie miał łatwego dzieciństwa. Prócz pilnej nauki w szkole powszechnej i olkuskim gimnazjum, musiał intensywnie pomagać w pracy na roli schorowanemu ojcu. Gdy miał 12 lat, wybuchła pierwsza wojna światowa. Młodego Kocjana trapiło jeszcze jedno zmartwienie. Był po prostu niski. Z pocieszeniem przychodziła mu matka, powtarzając: nie martw się, żeś łokietek, bo będziesz dzielnym królem. Przyszłość pokazała, że jak to często bywa, mama miała rację. Bardzo małomówny, tak jak ja go pamiętam, to znaczy z moimi rodzicami, z mamą, to owszem porozmawiam, ale tak jak o my, dzieci, to nie. No, tak, to był zawsze bardzo spokojny, bardzo, bardzo ułożony. Charakter miał bardzo dobry. To był babci synek. Mojej babci synek. Kiedy kończyła się pierwsza wojna światowa, to jako ochotnik zgłosił się i brał udział w 20 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. Potem zdał maturę i na początku lat 20. chciał studiować, więc przyjechał do Warszawy. Zapisał się na Politechnikę i na tej Politechnice miał problem, bo nie mógł się utrzymać. Wobec tego zaczął pracować na poczcie i z powodu tej pracy wielu egzaminów nie zaliczył, nie zdał. Przerwał studia, ale w tym czasie zaprzyjaźnił się z kolegami ze studiów. Rogalski, Wigura, Drzewiecki, późniejsi konstruktorzy RWD, którzy tworzyli warsztaty sekcji lotniczej. I w tych warsztatach znalazła się dla niego praca. Tak naprawdę spotkanie Antoniego Kocjana z lotnictwem zaczęło się mniej więcej w roku 1925, kiedy poznał pewnych studentów Politechniki Warszawskiej. To byli panowie, słynni później konstruktorzy właśnie maszyn RWD, pan Rogalski, pan Drzewiecki, a także inny słynny później konstruktor, pan Wędrychowski. Oni wtedy działali dość prężnie w sekcji lotniczej Politechniki Warszawskiej i wciągnęli go w tę pracę. Pierwszym efektem tej współpracy było to, że w roku 1926 przy wydatnej pomocy Kocjana skonstruowano dwumiejscowy samolot JD-2. Miał, że tak powiem, smykałkę najwyraźniej techniczną i dosyć szybko został jakby szefem tego warsztatu. Ponieważ nie tylko umiał robotę stolarską dobrze wykonać, ale też jeśli coś trzeba było pospawać, rozwiercić i tak dalej. Okazało się, że 20-kilkuletni wtedy Kocjan posiada wybitny zmysł konstruktorski. Wiele wnosił do planów opracowywanych w warsztatach, podejmował się trudnych zadań, w tym tak egzotycznych,
jak skonstruowanie ślizgowca wodnego. Kiedyś jego kolega zaprosił na przejażdżkę ślizgowcem znajomą aktorkę. Prowadził oczywiście Kocjan. Gdy skończyli jazdę i mieli dobić do brzegu, Kocjan stanowczym tonem oznajmił: proszę nie wstawać, zanim nie zgaszę silnika. Dziewczyna jednak chciała pokazać się oficerom stojącym na pomoście przystani i wstała. Wtedy prąd powietrza rzucił jej sukienkę na śmigło, które porwało ją całkowicie. Oficerowie przyjęli widowisko z entuzjazmem. Sekcja lotnicza Politechniki stała się początkiem Aeroklubu Warszawskiego, pierwszego regionalnego aeroklubu w Polsce. Kocjan ukończył kurs pilotażu i w 1929 roku otrzymał dyplom pilota. Uroczystość wręczenia dyplomu została zorganizowana w zabawny sposób. Moment ten opisany został w czasopiśmie Młody Lotnik. Kocjan Antoni otrzymuje w herbie trzy poduszki, aby pilotując miał wyżej, no i miękcej. A herb zowie się Łokietek, czego spoglądając na pilota można nie uzasadniać. Kiedy sekcja lotnicza uzyskała od Ligi Obrony Powietrznej Państwa budynki na nowe warsztaty na Okęciu w 1930 roku, to Kocjan się razem z sekcją lotniczą przeniósł tam. I tam zainteresował się sprawami szybowców. Pierwszym już powiedzmy samodzielnym dziełem Kocjana, i to dziełem szybowcowym, były skonstruowane w roku 1930 szybowce Czajka 1 i Czajka 2. Warsztaty zgodziły się na pierwszą serię czajek, że zrobiono, no ale potem trochę im to przeszkadzało, bo chcieli przede wszystkim zajmować się samolotami. I wtedy dyrektor RWD Wędrychowski zaproponował: to załóżmy osobno warsztaty szybowcowe. Pracę nad szybowcami Kocjan rozpoczął jeszcze w warsztatach sekcji lotniczej. W 1932 roku całkowicie się im poświęcił. Ze swoim przyjacielem Jerzym Wędrychowskim założył spółkę Warsztaty Szybowcowe z siedzibą na lotnisku Mokotowskim. Skupienie się na szybowcach okazało się strzałem w dziesiątkę. W przedwojennej Polsce zbudowano 1400 szybowców. Konstrukcje Kocjana stanowiły aż połowę z nich. Maszyny Kocjana były budowane nawet na licencji za granicą. Ogółem na jego konstrukcjach zostało ustanowionych ponad 40 krajowych i międzynarodowych rekordów. W kulminacyjnym momencie jego warsztaty zatrudniały 40 osób. Tutaj powstała szkolna wrona zbudowana w 450 egzemplarzach, najliczniej budowany przed wojną szybowiec, potem szybowiec treningowy Komar, na którym również wykonywano rozmaite loty rekordowe, treningową Srokę, akrobacyjny Sokół. I w 1937 roku skonstruował motoszybowiec Bąk. No tu możemy zobaczyć taki jeden z bardziej znanych dzieł Kocjana, czyli szybowiec Wrona. To był szybowiec wyjątkowo uproszczonej konstrukcji, miał być przede wszystkim tani i łatwy w eksploatacji. Jedną z cech ułatwiających eksploatację tej maszyny było to, że ta maszyna, żeby znaleźć się w powietrzu, nie potrzebowała holownika. Tą maszynę można było wystrzeliwać z ziemi z czegoś w rodzaju procy, razem z pilotem w środku siedzącym na tym fotelu. Dość gwałtowny start, ale jednak skuteczny. No wydaje się dzisiaj, że szybowce w porównaniu z takimi maszynami, silnikiem, to jest zabawka. Ale to jest wyjątkowo mylny pogląd. Tak naprawdę większość pilotów w dwudziestoleciu międzywojennym zaczynała swoje spotkanie z lataniem właśnie od szybowców. To był ten najtańszy i najbardziej praktyczny sposób szkolenia przyszłych kadr lotniczych. No dzisiaj większość kojarzy takich słynnych polskich pilotów z II wojny światowej, jak Skalski, Urbanowicz, Król. Choćby z ich walki w polskich dywizjonach na zachodzie. Choćby bitwa o Anglię. Ale większość z tych ludzi, jak można przeczytać w ich wspomnieniach, zaczynała właśnie spotkanie z lataniem od szybowców. I najczęściej były to właśnie szybowce będące dziełem Kocjana. Po II wojnie światowej, kiedy odtwarzano tak na dobrą sprawę ten polski przemysł lotniczy i to polskie zagłębie szybowcowe,
właśnie cały czas korzystano z planów, które udało się przechować jego żonie, jego przedwojennych szybowców. To tak naprawdę szybowce zbudowane na wzór jego były tymi pierwszymi polskimi szybowcami używanymi w naszym kraju po zakończeniu II wojny światowej. Czy przed wojną właśnie pan Antoni Kocjan przyjeżdżał tutaj do swojego rodzinnego domu? Bardzo często. 2-3 razy w roku był zawsze. Mhm. Tak. Szczególnie przyjeżdżał na dzień 26 lipiec, na dzień imienin mojej mamy, Anny. To już był obowiązek. Moi wujkowie, jako wielcy panowie, pod Bogiem, jak przyjeżdżali zawsze własnym samochodem. Panie, kto wtedy miał samochód? Nikt. Jak wyszli z kościoła, ja wyszłam z babcią i na rynku i mówię, a cóż się tam, babciu, dzieje? A cóż? Oblegnięte samochodu nie widać. Taki był, wie pan, no było coś, a kto to, a czyj to? Tak się pytali jeden chłop drugiego, przeważnie mężczyźni stali, nie, kobiet tam nie było. Przyjechali Kocjany. A pamiętam, jak babcia smażyła zawsze z mamą polczków i wielką paczkę i wysyłali do Warszawy. Panie, w Warszawie nie brakowało, ale lepsze są z Skalskiego. Takim najbardziej znanym dziełem Kocjana był skonstruowany w roku 1937 szybowiec wyczynowy Orlik. No to był szybowiec, który w konkursie w roku 1939 na maszynę mającą być używaną w igrzyskach letnich, które miały odbyć się w 1940 roku, zajął drugie miejsce. No jak wiemy, do tych igrzysk nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. Volta una competizione di volo veleggiato. E proprio in questi giorni sul campo della Reale Unione Aeronautica a Sezze Littoria si sono svolte le prove internazionali per la scelta del tipo unico d'apparecchio sul quale i concorrenti dovranno prepararsi ad affrontare il cimento. Tre nazioni, Italia, Germania e Polonia, hanno presentato tipi di alianti che, guidati da più esperti piloti specialisti, sullo sfondo dei Monti Lepini e la distesa della zona pontina bonificata, hanno compiuto le prove di durata, altezza e velocità fissate dal concorso e difficili esibizioni di alta acrobazia come dimostrazione di stabilità e facilità di manovra. W latach międzywojennych należał do trójki najbardziej znanych konstruktorów: Kocjan, Czerwiński, Grzeszczyk. Z tym, że najwięcej zbudowano szybowców Kocjana. Bez tego człowieka trudno sobie wyobrazić polskie szybownictwo w okresie międzywojennym, no i jeszcze później powojennym. Potem jego wkład konstruktorski w rozwój polskiego szybownictwa na dobrą sprawę jest żywy do dzisiaj. Dobrze układające się życie Kocjana i jego poślubionej w 1929 roku żony Elżbiety zmieniło się diametralnie 1 września 1939 roku. W wyniku niemieckich bombardowań spłonęły warsztaty szybowcowe. Sam Kocjan został ranny. Jednak już kilka miesięcy później zaangażował się w konspirację w organizacji Muszkieterowie. We wrześniu 1940 roku Kocjan stanął w obliczu śmierci. Schwytany w łapance, znalazł się w transporcie zmierzającym do piekła. Do KL Auschwitz. Pociąg zatrzymał się na bocznicy położonej obok obozu. Więźniowie byli wypędzani przy wrzaskach, biciu, znęcaniu się nad nimi ze strony esesmanów i więźniów funkcyjnych KAPO. Jesień 1940 roku była wyjątkowo chłodna, duże opady deszczu. Więźniowie, w tym również Antoni Kocjan, nie otrzymali do grudnia 1940 roku
jakiegoś cieplejszej odzieży zimowej, nie otrzymali czapek, skarpetek, chodzili w drewnianych butach, które często były powodem obtarć, a nawet zdarzało się, że boso. Więźniowie z komanda ślusarzy, którym pracował Kocjan, wykonali nad bramą prowadzącą do obozu na polecenie władz obozowych cyniczny napis w języku niemieckim Arbeit macht frei. Praca przynosi wolność. W rzeczywistości praca ciężka, mordercza, wielogodzinna przyczyniała się również do bardzo dużej śmiertelności więźniów. Kiedy Kocjan był więziony w bloku, przed którym stoimy, w tych pierwszych miesiącach istnienia obozu, więźniowie spali na słomie, na siennikach. Niesamowita ciasnota. Liczba więźniów w takiej sali przekraczała 200 osób i w nocy nie było możliwości przewrócenia się na drugi bok, ponieważ tak niesamowita ciasnota była w salach obozowych. Antoni Kocjan po zwolnieniu z obozu mówił, że kiedy przebywał w tych koszmarnych warunkach w obozie, to zawsze sobie mówił: ja nie mogę pozwolić Niemcom zabić się. I ta odporność psychiczna połączona z lepszą pracą w komandzie ślusarzy pod dachem niewątpliwie pomogła mu przetrwać te 8 koszmarnych miesięcy w Auschwitz. Kiedy czytamy w literaturze obozowej, że jakiś więzień został zwolniony z obozu, to wydaje się to nieprawdopodobne. Czym te zwolnienia można wytłumaczyć? Pierwsza sprawa, więźniowie z tego transportu przede wszystkim byli schwytani podczas łapanki w Warszawie, a więc nie byli obciążeni, nie można im było postawić żadnego zarzutu odnośnie działalności w konspiracji przeciwko Niemcom. Starania o zwolnienia więźniów czyniły rodziny, ale czyniły również firmy niemieckie, w których więźniowie pracowali. I między innymi niewątpliwie jakieś tajne zabiegi konspiracji w tym pomogły. Niemiecka firma Technoservice z Warszawy zabiegała, żeby Antoni Kocjan, jako człowiek wyjątkowo uzdolniony technicznie, został zwolniony z obozu. I właśnie te starania firmy niemieckiej Technoservice ostatecznie spowodowały, że Antoni Kocjan po 8-miesięcznym pobycie w Auschwitz został zwolniony z obozu. Robił to, czego nie wolno było robić w konspiracji. Zaangażował się na 3 polach działalności. Lotniczej, produkcji uzbrojenia i jeszcze w sprawach wydawniczych. I ponieważ jego warsztaty zostały spalone w 1939 roku, ale pod spodem były piwnice, więc w tych piwnicach umożliwił, że została stworzona drukarnia, która drukowała najważniejsze wydawnictwa, w szczególności biuletyn informacyjny. Kocjan poprzez znajomych z lotnictwa, którzy weszli do konspiracji, został wciągnięty do konspiracji, początkowo do wywiadu lotniskowego. Potem przeszedł do Wydziału Studiów Gospodarczych, tak się to nazywało. To był wywiad przemysłowy kierowany przez pana Adama Mickiewicza. I zbierał wszelkie możliwe informacje o tym, co się dzieje nie tylko na terenie Polski, ale nasz wywiad zbierał od Odessy, czy powiedzmy Królewca, aż po Bremę.
wszystko przychodziło do Kocjana. Kocjan oceniał te meldunki, redagował je. No a następnie były wysyłane częściowo drogą radiową, częściowo w postaci mikrofilmów do Anglii. Każdy żołnierz Armii Krajowej był zarazem wywiadowcą. W związku z tym, że obszar okupowanych ziem Polski to było zaplecze szkoleniowe i przemysłowe prowadzącej wojnę Rzeszy, trudno jest przecenić wkład wywiadu Armii Krajowej. Od drobnych informacji jeszcze z czasów ZWZ-u, że Niemcy szykują koncentrację wojsk do uderzenia na Sowietów, po identyfikację prawie wszystkich jednostek, które w tym ataku brały udział, po wielkie i spektakularne akcje typu zdobycie części rakiety V2 i przerzucenie jej do Anglii. W pewnym momencie, w 1943 roku na początku, zaczęły przychodzić informacje o jakiejś tajemniczej broni, którą Niemcy próbują, że to są jakieś pociski rakietowe. To była broń, która miała być tak naprawdę w myśl strategów III Rzeszy i samego Hitlera przełomem w wojnie. Miała przede wszystkim posłużyć armii III Rzeszy do ataków odwetowych na aliantów zachodnich, zabombardowania centrów, zwłaszcza przemysłowych centrów niemieckich. O ile przed bombami latającymi V1 można się jeszcze było obronić, to pocisk balistyczny V2 był bronią nie do zatrzymania przy ówczesnej technologii. Dzisiaj mamy technologię, która pozwala niszczyć pociski balistyczne, wtedy nie. Jedynym środkiem obrony przed rakietami balistycznymi było zniszczenie ośrodków, w których je konstruowano, produkowano i ewentualnie stanowisk startowych. Ale trafienie bombą lotniczą w parę metrów kwadratowych betonu jest raczej rzeczą trudną, więc pozostawały informacje wywiadu, który wskazywał, gdzie ta broń może być konstruowana, testowana i produkowana. Już w 1939 roku wywiad brytyjski otrzymał informację, że Niemcy pracują nad tego typu bronią i wyrzucił tą informację do kosza, ponieważ brytyjscy specjaliści twierdzili, że takiego pocisku czy takiej rakiety nie da się wyprodukować. Początkowo Anglicy nie wierzyli w te wszystkie rakiety. Dopiero jak dostali rysunki rozmaite, te plany ośrodka, dostali powiedzmy trochę informacji o tych pociskach, to chyba dopiero w maju 1943 roku uwierzyli, że rzeczywiście to jest groźne, bo wydawało mi się, że fantazją są po prostu rakiety. V1 lecąca nisko, którą każdy mógł zobaczyć i usłyszeć, działała porażająco na ludzi, którzy widzieli. V2, że nadlatuje, dowiadywano się po tym, jak już wybuchła. Kiedy przyszły meldunki z Polski, to w końcu Anglicy uznali, że trzeba zbombardować Peremindę i w sierpniu 1943 roku zbombardowali Peremindę. Przeleciało tylko 600 samolotów. Niemcy zrozumieli, że nam nie mogą prowadzić dalej akcji, przenieśli produkcję do podziemnych zakładów Dora Nordhausen, a próby przenieśli do blizny między Mielcem a Dębicą. No, ja dosyć szybko odsuwałem, zrobili mi adiutantem dowódcy placówki Dębica. Ponieważ u nas w Dębicy była blizna, mam się rozumieć, ten ośrodek był pod naszym wywiadem. To był bardzo trudny wywiad, ale był bardzo ważny, no bo to była ta broń nowoczesna. Oni to nazywali Fergeltuswaffe, Waffe po niemiecku, to znaczy broń odwetową nazywali. Niemcy to nazywali w ten sposób. Ale to była pierwsza broń rakietowa, gdzie teraz całe zbrojenia wszystkich przecież, we wszystkich
wojsk się na rakietach odbywają, prawda? Obserwowano wszystkie wystrzeliwane pociski z blizny, notowano datę, kierunek, a potem gdzie spadały, to znowu z terenu nadchodziły meldunki. Aż w końcu maja 1944 roku przyszedł meldunek, że spadł pocisk do Bugu i nie wybuchł. Że AK ten pocisk wyciągnęło, ukryło, Niemcy go nie znaleźli, no wobec tego Kocjan ze swoim pomocnikiem Baciurskim pojechali tam. Nasi goście się przywitają. Światowy Związek Żołnierzy AK z Orkusza. Witam. Czy by pan nie pokazał nam osobiście tego miejsca? Czy byłby pan w stanie nam... Oczywiście, ale ja chcę już od razu, chciałem na sekundę, żebyście weszli, pokazać jak to wygląda. Dobrze. No, proszę, na minutkę. Zaczęły przelatywać te rakiety i gdzieś się tu nad nami, ja w niebo głowę bez przerwy tak odwracałem i patrzyłem jak one tam na wysokości tego kilometra, czy tam półtora chyba, czy kilometra leciały. Non stop widziałem, o i zawsze tu za Bóg, przed Bóg, tu gdzieś się rozrywały. Tutaj po prostu był taki jakby poligon doświadczalny nad tymi terenami. A szczególnie bardzo dużo tych rakiet rozrywało się w powietrzu nad terenami tu Mężenin, Sarnaki, Klimczyce, Rusków, nawet te lasy. No i spadały również tutaj. No, ale oczywiście Niemcy to momentalnie to zbierali. Zbierali oni już. To moment już samochody i oni te resztki tych blach, tych to wszystko to było zbierane. Tata mój i inni sąsiedzi zbierali te blachy, co się dało. I tam do punktu takiego partyzantów mówionego wszyscy dostarczali te cenne rzeczy, bo takie blachy tam różne to nie, bo to było mnóstwo już tych blach mieli. Także to niepotrzebne było. To nie było tych drzew, wszystko były uprawne pola. Także niebo było tak czyściutkie i widoczne, że każdą codziennie żeśmy oglądali. Leci, poleciała, wybuchła gdzieś tam i żeśmy się przyzwyczaili. A to, bo to młodzi ludzie byli, tacy jak wy, po 20 lat, do 30 tak. Wszystko ludzie byli młodzi, tacy, że zaangażowani z sercem. I obserwowali, jak tylko widzieli, zauważyli, że ona upadła, od razu się zorganizowali. Ona, ta rakieta upadła szczęśliwie tak, że Niemcy nie mogli się tu dostać, bo tu wszędzie obok Majora są. A w ten czas wiosną wszędzie drzewiska były, woda wysoka, podobno i ten. I oni się tu nie mogli w ogóle dostać do tego miejsca. No i... Na brzeg zejdziemy sam. Tam już urosły ogromne drzewa. A bobry dokonały jeszcze. A bobry dokonały swojej roboty. I to są tak zwane burzyska. Czyli ta rakieta wbiła się tutaj w ten brzeg? Ona się wbiła tak ze 6 metrów od brzegu. Tu woda płynęła, o tu. Trzeba poprawkę wziąć, że tutaj było dużo wody. Tak, bo to jest naniesione dopiero teraz, jakieś 20-30 lat. Tak. I oni ją najpierw tu zamaskowali? Tak, jak najpierw moi sami sąsiedzi z tym jednym partyzantem Miłkowskim, co pan Marian w książce pisze. I oni wrócili do domu, bo partyzanci byli w górkach. Nie było rowerów, nie było koni, nie było tak prosto, że telefon już chodź jesteśmy. Ktoś musiał koniem czy czymś zajechać tam, powiadomić. No, nie mam pojęcia w jaki nawet to sposób było. No. I dopiero jak oni przyjechali, jeszcze raz wieczorkiem przyszli tu wszyscy całą farajną, większą grupą, partyzanci i sąsiedzi znowu. To mój tata to brał udział tam zawsze chętnie i zresztą sąsiedzi też. To byli patrioci wszystko. Ogromni patrioci byli. Całym dysponentem partyzantów tu na tym terenie był Czarny. Tak. Jakubski. Jest, nie wiem czy dobrze pamiętam, wzmianka o tym, że Czarny kamerował wtedy, tak? Tak, i to jeżeli ten film się odnalazł, to tylko Czarny mógł to zrobić. Tak. Nikt inny. To nikt inny tak nie mógł zrobić.
ta rakieta, jak tam spadła do Bugu, z taką wielką siłą, na wszystkich tych nitach od razu się wszystko rozleciało się. Co założyli łańcuchy, to im urwało się kawałek, 5 metrów, potem znów 5 metrów, a ten sam czub, głowica, została w wodzie. Ta rakieta została potem przewieziona do stodoły, tak? Ta rakieta z nadbugu przewieziona do stodoły i tam w stodole ją rozbierano. Tak samo ja tutaj też robiłem zdjęcia. I to widać, tutaj te belki są inne, a tamte, o, prawda? To widać, o, tamte już sztukowane, podpierane, a te macie nowe, nie? Czyli tamta część to była, to jest oryginalna, stara część, a tutaj to... Kocjan ze swoim pomocnikiem Baciurskim obejrzeli, obfotografowali, wybrali, co się nadaje na przewiezienie do Warszawy i oficjalnie jako transport ziemniaków, znaczy samochód załadowany ziemniakami pod spodem, przyjechał to do Warszawy i w Warszawie zrobiono z silnika V2 i z, powiedzmy, z rozmaitych detali dopiero pomiary, rysunki i powstał meldunek. W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku na polach podtarnowskiej wsi Wałruda wylądował aliancki samolot. W ramach akcji Most III, bo o niej mowa, do Londynu zostały przerzucone bezcenne materiały dotyczące niemieckiej tajnej broni. Na pokład samolotu zdobyte części plany V2 wniósł współpracownik Kocjana, Jerzy Chmielewski. Dlaczego z tym ładunkiem nie poleciał Kocjan? Przyjechał do babci, proszę pana, ubrany bardzo, bardzo biednie. Celowo. Bardzo biednie ubrany, takim studenckim ubraniu, wie pan. I babcia moja przeprowadzała go przez granicę niemiecką, żeby się dostał do Krakowa. Ostatni raz go wtedy widziała. Niestety na początku czerwca wpadła drukarnia. I w związku z tą drukarnią Niemcy aresztowali Kocjana. Jak go aresztowali, początkowo nie mieli za dużo dowodów na temat jego. Niestety znalazła się jakaś aresztowana łączniczka, która zajmowała się bronią i ona wskazała, a to był mój szef od broni. No i jego tam torturowali, on słówka nie powiedział. W listach, w grypsach, które przesyłał, to napisał, że niczego nie powiedziałem. No ale go strasznie skatowali, tak, że nie mógł nawet wstawać. Przyjaciele Kocjana znów podjęli starania o zwolnienie więźnia. Udało się wykupić jego aresztowaną żonę. Za samego Kocjana już nawet zapłacono łapówkę z obietnicą zwolnienia go 2 sierpnia. Jednak 1 sierpnia wybuchło w Warszawie powstanie. Skatowany w śledztwie Kocjan dzień po swoich 42 urodzinach został wyniesiony na noszach do ostatniej na Pawiaku egzekucji i rozstrzelany. Miejsce jego pochówku jest nieznane. Nie pamiętam tylko, kto nam dał znać, że został zastrzelony. Był jeden płacz w domu. To znaczy ja jeszcze nie, ale mama moja i babcia. Tylko nie pamiętam, kto dał znać, że go rozstrzelali na Pawiaku. Nawet nie wiem, gdzie jest jego grób. Proszę wierzyć. Nikt nie wie tak naprawdę, gdzie leży Antoni Kocjan. Tak jest. Thank you.
latach międzywojennych należał do trójki najbardziej znanych konstruktorów: Kocjan, Czerwiński, Grzeszczyk. Z tym, że najwięcej zbudowano szybowców Kocjana. Bez tego człowieka trudno sobie wyobrazić polskie szybownictwo w okresie międzywojennym, no i jeszcze później powojennym. Potem jego wkład konstruktorski w rozwój polskiego szybownictwa na dobrą sprawę jest żywy do dzisiaj. W konspiracji zaangażował się na trzech polach działalności: lotniczej, produkcji uzbrojenia i jeszcze w sprawach wydawniczych. Kiedy przebywał w tych koszmarnych warunkach w obozie, to zawsze sobie mówił: ja nie mogę pozwolić Niemcom zabić się. Gdyby Niemcom udało się wprowadzić latającą bombę V1 z zaskoczenia, istnieje spora szansa, że zrównaliby z ziemią wielkie ośrodki przemysłowe Wielkiej Brytanii i sam Londyn, co opóźniłoby inwazję aliancką na kontynent o miesiące, o ile nie lata.